naszych bolączek, niejasności i to, co nas boli, a same głosowanie pozostawmy sobie na specjalnej komisji, gdybyśmy tylko były same. Pani radna, a ja wiecie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. W porozumieniu powinno być zapisane, że cena tony dla mieszkańca miasta Bielsko, a w imieniu Porąbka będzie taka sama. To jest zapisane. Powiem tak, porozumienie, my nie musimy tego porozumienia podpisywać generalnie, bo to jest, jest decyzją marszałka województwa śląskiego, zostaliśmy przyporządkowani do tej instalacji bielskiej. Tylko może być tak, takie niebezpieczeństwo, jeżeli, że jeżeli my na przykład będziemy zwlekać, to, to jest, te porozumienia to mają taki charakter bilateralny, to znaczy, że my się deklarujemy, że będziemy wozili te śmieci tam, a prezydent ale mówimy, że nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby inna cena śmieci będzie dla mieszkańców powiatu, a inna dla miasta. Z tego względu przecież to jest jedna firma, to nawet nie wiem, czy prawo handlowe dopuszcza coś takiego. To co mówię, to jest od razu urząd antymonopolowy i postępowanie. Tu tylko chodzi o to, że te porozumienia mają na celu zapewnienie sobie, żeby nie było takiej możliwości, że na przykład pan prezydent ma mało śmieci, myśmy się nie zdecydowali, on bierze na przykład z Cieszyńskiego dwie gminy, które będą woziły na instalację do Bielska i później my mówimy, to my będziemy wozili. No niestety nie ma możliwości już przerobu, bo to ma, instalacja ma określoną wydajność. Ja rozumiem, ale pan źle zrozumiał. Ja zakładam, że przystępujemy do porozumienia i gmina Pałka jest w tym Bielsku. Ale cena śmieci dla miasta Bielska, zakładam, jest X, a dla gminy Porąbka jest czy taka sama? Nie ma, według nas nie ma takiej możliwości. Zresztą tam w tym porozumieniu pisze, że jednolitej cen, nie? No to jest najważniejsze. No, tam jest w tym pierwszej wersji porozumienia o jednolitych cenach. Proszę Państwa, bo tak, stale wałkuje to, iż to będzie cena inna czy nie. Skoro jest póki co zapis, że ma być jednolita, no to jednolita. Ja wydaje mi się, że tu w tej kwestii już nie powinniśmy tego rozrabiać. I jeszcze to, że będzie odbiór wszystkich śmieci, wszystkich, to na dzień dzisiejszy to jest bardzo ważna wiadomość. Na pewno te pytania wszystkie są zasadne i być może będą odpowiedzi na nie, no ale póki co nie mamy. Ale to jest bardzo ważna rzecz, że wszystkie śmieci i że jednolita cena. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, taka moja propozycja. Panią mecenas bym prosił przygotować te wątpliwości co i Panie też, co tutaj niektórzy radni mają. I daję pod głosowanie, przenosimy to na komisję w przyszłym tygodniu, wtorek, przez 27. Nie musimy głosować. Ale propozycja była jako wniosku ze strony pana Kozerby. No. Czy to zdajemy wniosek, albo ogólnie uzgadniamy, że przenosimy to. No to mamy dzisiaj rzeczywiście jako debatę. Nie musi być jako wniosek głosowanie, że przekładamy, bo my dziś nie mamy obowiązku, to po prostu głosować za projektem uchwały. No to mamy obowiązek we wtorek już przygotowanie. Proszę Państwa, tak, no właśnie idziemy teraz po kolei, może mamy tu ostatnią pozycję, to będziemy, żeby nie było bałaganu. Od początku? Dobrze, zgadzam się, od początku. Propozycja pierwszego projektu to jest w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. I tutaj mamy przedstawiony regulamin, uzasadnienie do tego regulaminu i czy tutaj, proszę Państwa, proszę o dyskusję, jakie wątpliwości, jakie zapytania, co by ktoś coś inaczej widział. Jest to bardzo obszerne i uzasadnienie też bardzo obszerne. Proszę bardzo, udzielam głosu. Kto chciał na ten temat zabrać głos? Proszę, pan radny Filar. Mam pytanie dotyczące paragrafu 6 punktu 14. Mowa tam o rodzaju obiektów, w których będą otwierane odpady. Mamy pozycje inne. Należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio. Chciałem prosić o wyjaśnienie, jak to rozumieć ten zapis. Szósty paragraf, 6. Tomasz.
No. Inne na razie tygodniowe wskaźnik gromadzenia odpadów. Nie, chodzi mi o ten konkretnie o ten tygodniowy wskaźnik stosować już powinien. Znaczy o jaki wskaźnik i jak on jest określony. Znaczy się chodzi o to, że jeżeli któreś z, nie wiem, z usług nie znalazło się w tym katalogu, to na przykład możemy sobie przypisać. No są takie przypadki, no, które tutaj coś są nowego się pojawi, tak. No, nieważne. Ale na przykład w Pomrze mamy cmentarze 5 usług na każde 10 miejsc pochówku, a co to znaczy przy tych innych stosować wskaźnik odpowiednio? Nie, na przykład jest lokal gastronomiczny, tak zwane letnie ogródki, na przykład jakiś inny lokal gastronomiczny o podobnym charakterze, to rozumiem. Nie będziemy wiedzieli, to ja rozumiem, że chodzi o inne lokale niż te wymienione, tylko chodzi mi o ten wskaźnik nagromadzenia stosować odpowiednio, to znaczy jak? W zależności od charakteru, jaki będzie, czy to będzie usługowy, czy jakiś inny, o to chodzi. Którego tutaj jest niewymieniony, a może się pojawić. Mhm. Czy takie zabezpieczenie? Takie zabezpieczenie, no. Ja rozumiem potrzebę i jak najbardziej się z nią zgadzam i dobrze, że takie jest formułowanie podstawy, pojawiło inne, tylko budzi moje wątpliwości, czy moje pytania właśnie ten odpowiednio stosowany wskaźnik. Skąd ten wskaźnik zostanie wzięty? No to też A, rozumiem, czyli po prostu odbijemy mniej więcej, no i o to mi chodziło. No to mi chodziło. Dobrze. To dalej. Paragraf 8. Paragraf 8, ustęp 5. Który mówi o tym, że jesteśmy zobowiązani udostępnić pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości. Miejsce umożliwiające swobodny dostęp i tak dalej. Brakuje mi tutaj odniesienia do sytuacji, kiedy gro, szczególnie tych nowych budynków, posiada w obrębie swojej nieruchomości wydzielone miejsce do odbioru odpadów, tak zwane boksy. Tak. Bo tutaj jak gdyby narzucamy ten obowiązek na właścicieli nieruchomości, że mają poza obręb nieruchomości wystawić. Ale oni mają trochę wydzielone boksy, owszem, ale mają też tam furtki, które otwierają. No tak, tak, tak. Tylko że to cały czas jest w obrębie nieruchomości, a tutaj mamy. Ale to jest łatwy dostęp. To też do zapisu można, że jest łatwy dostęp. Udostępnić pojemnik. Cieszę się, że nikt nie ma wątpliwości, tylko ja się czekam. Mają jeszcze. Ale jeżeli tak będzie. Skoro jestem przy głosie, to przejdę do końca. Paragraf 9. Mowa o fiole, który co najmniej dwa razy w miesiącu, w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku. No i pytanie moje jest, co dalej? Są osoby, są mieszkańcy, którzy na przykład uzyskują ciepłą wodę użytkową z pieców, które pracują cały rok, wytwarzając popiół jako efekt spalania paliwa stałego. Ale do tej pory co oni robili z tym popiołem? Można, popiół można czasowo magazynować. Do tej pory tak robili, że magazynowali czy na swojej posesji ten popiół. Czyli co? Czyli te osoby po 1 października mają magazyn, przepraszam, po 20 kwietnia mają magazynować przez cały rok do października. Ale będzie. No tylko tak. No. Brakuje mi tutaj wskazania, co w tym kontekście jest. Ale Państwo, założenie ustawy jest takie, że nie możemy magazynować odpadów i śmieci, a tylko popiołów na terenie. Z perspektywy czasu gmina będzie musiała wybudować punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych, tak zwany PSZOK. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania tego punktu. Jeżeli ten punkt powstanie, to będzie zmieniony zapis w regulaminie, gdzie wskażemy, że poza tym okresem popiół będzie można oddawać do tego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ale super, jak najbardziej, tylko cały czas pytam, co? Mamy wskazać tych ludzi na półroczne magazynowanie tego popiołu, nie wiem, usypywanie sterty, które jest czy na przykład może jednak wprowadzić tutaj zapis, że w tym okresie, oczywiście w sposób rzadszy, bo to nie wymaga wtedy wywożenia co te 2 tygodnie czy co miesiąc, tylko
raz na 2 miesiące na przykład, prawda? Jest uchwała w sprawie szczegółowych sposobów. Znaczy, no, te rzeczy czasami się przesuwa, ale naprawdę gro osób, szczególnie korzystających z pieców z podajnikami, produkuje ciepłą wodę przez cały rok, więc wytwarzają ten pokój siłą rzeczy, prawda? I nie wyobrażam sobie, że wolą ustawodawcy, który miał na myśli dobro naszego środowiska, było to, żeby ktoś przez te 6 miesięcy usytywał sobie kubkę popiołu, czekając, aż będzie ten 1 października i 15 przyjadą i odbiorą, prawda? Nie, miałam taką propozycję, żeby w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dopisać ten punkt, że poza tym okresem właściciel nieruchomości zgłosi chęć wywiezienia odpadów i przedsiębiorca będzie musiał to wywieźć. No, bardzo dobra. Bardzo dobra propozycja, to nie zmienia faktu, że w regulaminie musimy Nie, już jest krok dalej, prawda? Czyli uszczegółowiamy warunki współpracy z podmiotem. Natomiast my musimy tutaj w regulaminie taką informację zamieścić, że w tym okresie będzie to zgłaszane wykonawcą, prawda? Jeżeli chodzi o regulamin, tę uchwałę odnośnie częstotliwości odbierania odpadu, nie wiem jak dokładnie jest jej tytuł, w ogóle tak podkreśla się, że właściwie zakres zarówno regulaminu, jak i tej uchwały się krzyżują. I to jest główny błąd ustawodawcy, bo jeżeli coś jest uregulowane w regulaminie, to nie powinniśmy się odnosić do tego w uchwale. Natomiast no, trzeba jakąś tam sytuację patową rozwiązać i nie ma na to pomysłu, więc póki co no, pewne rozwiązania będą się krzyżować w zakresie tej uchwały, jak i postanowień regulaminu. No ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby w regulaminie taki zapis się znalazł, prawda? Napiszemy. Od strony formalno-prawnej również. Ale że poza tym okresem będzie odbierany popiół raz w miesiącu. Na żądanie działania, czy po zgłoszeniu, tak? Jeżeli ktoś zgłosi taką chęć, to ta chęć już będzie gdzieś tam odnotowana w systemie i tylko do tych właściwie nieruchomości będzie podjeżdżał samochód. Nie do wszystkich. Czyli napiszemy w regulaminie, że od 1 października do 30 kwietnia 2 razy w miesiącu, poza tym okresem raz w miesiącu. Na wezwanie. Nie, bo jak się raz zadeklaruje, to już będzie wiadomo. To już będzie wiadomo, gdzie. Prosiłbym o wyjaśnienie w kolejnym paragrafie 10 ustępu 1, czyli proponowanie odbieranych od właściciela nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę zostanie określona odrębnie. Jak rozumieć ten zapis? To jest właśnie tutaj w tej uchwale o sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia. Nie, przepraszam. Terminy częstotliwości to i trybunał. Tak, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. W paragrafie 2 ustala się, że iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. Dobrze. Ale to jest sprzeczność między dwoma uchwałami. Niesamowite. Jest sprzeczność, dlatego że jeżeli tutaj to pan zastosował pan finansy, że zostaną określone tak. Ilości, które będą odbierane w ramach opłaty, a tutaj jest napisane, że każdy będzie przedstawiał. Nie widzi pani sprzeczności między jednym a drugim? Znaczy ja myślę, że tutaj chyba tylko forma sformułowania. Bardziej chodzi o sformułowanie, że ten zakres zostanie uregulowany w odrębnej uchwale na podstawie tej ustawy o utrzymaniu czystości. Takie nasze prawo. Dalej, w kolejnym ustępie 2 czytamy, że właściciel nie... Ten będzie wykreślony. Tak, on będzie wykreślony. Właściciele nieruchomości zobowiązani są także do prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania. Tam jest odbieranie. To jest źle, bo odbieranie, no, chodzi o odbieranie, że przedsiębiorstwo jest też zobowiązane do odbierania. Czyli ten wyraz zostanie wykreślony. Cały ten zapis będzie wykreślony, ponieważ wcześniej tu jest taki zapis... W paragrafie 1. Pierwszy. Właściciel nieruchomości. Regulaminu, tak? Tak. Prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych w zakresie wskazanym w artykule 3 ust. 2 punkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości porządku. Artykuł 4 ust. 2 punkt 1. To jest jakby powielenie jeszcze tak zwłaszcza. Teraz tak. Wdrożyć
rozdziale 5 dotyczącym obowiązku osób uczyniących tych rządów i tak dalej. W ustępie 2 rozdział 5 paragraf 16 dokładnie. Ustęp 2 punkt 2 prowadzenie psów na uwięzi. Psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia. Nie do końca zgadzam się z tym łącznikiem i. Bo to by wskazywało na to, że to musi być pies agresywny, który jednocześnie jest niebezpieczny dla otoczenia. A mamy wskazane w ustawie wyraźnie, które rasy są uznane za agresywne. Ja bym tutaj był zwolennikiem albo przecinka, albo lub niebezpieczne, bo to zostawia nam furtkę, czyli nie tylko te psy, które są objęte ustawą jako rasy niebezpieczne, ale również każde inne, który jest niebezpieczny faktycznie. Dobrze, czyli lub, tak. Teraz tak, no lub teraz w punkcie 3 mamy usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy inne zwierzęta domowe w miejscach publicznych. Tu pojawia się taka moja pewna wątpliwość, bo jest wykładnia dokładna, co to jest miejsce publiczne. A w ustawie mamy do czynienia z sformułowaniem bardziej ogólnym, czyli tereny przeznaczone do wspólnego użytku. Zastanawiam się poważnie, czy tutaj nie byłoby dla nas lepiej, proszę? Rozszerzyć. Znaczy użyć tego sformułowania, co w ustawie, prawda? Czyli skoro ustawodawca przewidział, że na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tym samym sformułowaniem się posłużyli. Teraz jeszcze właśnie w tym ciągle rozdziale, w paragrafie 17 mamy przepisy tego rozdziału dotyczą także zwierząt nieudomowionych oraz innych trzymanych w charakterze zwierząt domowych. My zastanawiamy się cały czas, bo tutaj przepisy ustawy wyraźnie mówią, co to jest zwierzę domowe. Więc nie wiem, jak rozumieć ten przepis. Poza oczywiście humorystycznym wyprowadzeniem węża na spacer. Który nie jest, o ile nie jest wiele diatomity. Ale ktoś jest wężem domowym. Po 17? Ktoś jest domowym. A co z gołębiami, co na dachu siedzą? Właśnie nie gołębi, ta ustawa nie dotyczy, to zrobiony jeden z projektów, które zostały postawione. Gołębi, także panowie, którzy są wielbicielami, hodowcami, mogą czuć się spokojnie, z tej ustawy ich nie ugryzie. Ale powinni wstąpać po tych gołębiach, a na moim dachu są. Ustawy. Tak, moja wątpliwość wynika z tego, że proszę Państwa, w tej ustawie nie mamy do czynienia z innymi zwierzętami niż te, które są domowe i hodowlane na poza obrębem, prawda? I zastanawiam się, czy ta ustawa daje nam podstawę prawną do tego, abyśmy rozszerzyli te obowiązki na inne nieudomowione i inne trzymane w charakterze zwierząt domowych. Znaczy ja mam wątpliwość prawną. Czy my możemy taki zapis tej... No bardzo bym prosił. No też właśnie. Tu mam wątpliwość, czy jest podstawa do takiego rozszerzenia, co absolutnie nie zmienia faktu, że ja się z nim zgadzam, bo by się nam przydało. Nasze tak, wprowadza się zakaz utrzymywania w paragrafie 18, przepraszam, w ustępie 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych budynkami użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego o zabudowie wielorodzinnej. I prosiłbym w szczególności o wyjaśnienie mi tego pojęcia zamieszkania zbiorowego o zabudowie wielorodzinnej. Jak to mamy rozumieć? Jaki to jest rodzaj obiektu nieruchomości? Zabudowa wielorodzinna to co? Proszę? Blok. Wielorodzinna zabudowa to bloki. A zabudowa... Znaczy blok to bardziej bym powiedział, że zamieszkanie zbiorowe. No nie wiem, może pani mecenas ewentualnie coś podpowie. No tak, ale mam orzecznictwo gdzieś tam, na pewno się to pojawiło. Można zrobić tak. Z wyjątkiem pszczół. To jest. Zamieszkania zbiorowego, ja zrobię to. Zbudowić troszkę za. Żeby się nie musiało.
zdecydowanie. No tak, to rozumując to, musimy rozumieć, że zabudowa wielorodzinna to jest dom o trzech kondygnacjach, gdzie zamieszkują trzy rodziny, prawda? I w tym momencie zabranialibyśmy im utrzymywania zwierząt gospodarskich. Panie Filarski, trzeba by jeszcze sprawdzić w prawie budowlanym. Także bardzo bym prosił o doprecyzowanie tego pojęcia i żebyśmy się upewnili, że coś takiego nie nastąpi. Teraz w ustępie trzecim tegoż paragrafu 18. Tam mamy pszczoły. Zezwala się na pszczół na terenach wymienionych w ustępie drugim. Wiązą te pszczoły, żeby nie uciekały w roku ciepłowyzmu. Pszczoły nie rańczą. No dobrze, w ustępie drugim. Z wyjątkiem. I pszczoły mogą robić co chcą. To nie pasuje mi za bardzo ten ustęp drugi. Według mnie powinien być ustęp pierwszy. Pierwszy i drugi ewentualnie. Na terenach wymienionych w ustępie drugim. Ustęp drugi mówi nam, że dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich z wyjątkiem pszczół, których dotyczą zapisy ustępu trzeciego, na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Proszę Państwa, jak w ustępie drugim możemy łączyć pszczoły, to nie możemy pisać, że na terenach wymienionych w ustępie drugim. No z wyjątkiem pszczół. Na terenach. A my się opiekujemy w następnym punkcie, że tamte pszczoły mają... Widzicie bardzo obecnie. I w kotorze pójdzie, to idzie w kotorze. W trzecim punkcie. Zwala się na pszczół. Ale już 10 ale nie. Duża warto. Nie, ale to nie o to czekamy. Ja nie rozumiem tego zapisu. Jeżeli mówimy na terenach. Dokładnie zacytujemy. No dokładnie, powtórzyć na przykład. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej pod warunkiem. Bo się powołuje na ustęp drugi, z którego pszczoły są wyłączone. Czyli mówimy, że pszczoły mają być na tym terenie, gdzie ich będzie nie było. Dobrze. Wyłączone z produkcji. I też chciałem właśnie zapytać o to, może było 10 metrów od granicy nieruchomości. Czy to wynika z jakichś przepisów, czy skąd się to wzięło? To jest tak duża. Znaczy no duża, nie duża. Fakt jest taki, że pszczoły powodują jakiś dyskomfort dla sąsiadów, tylko że zastanawiam się w tym momencie, gdzie one powinny stać, żeby było po 10 metrów od każdej granicy. No to, jakby to działko musiało być. No dokładnie. Zastanawiam się nad tym, że nie postawimy części naszych pszczelarzy w sytuacji, że będą musieli biegać z tymi rurami gdzieś nie wiadomo gdzie, bo jest tam nie kogoś. Do tej pory tak było, 10 metrów, sprawdzimy. To bardzo bym prosił, czy tu mamy umocowanie w jakimś przepisie i musimy się go trzymać? Czy to jest kwestia odsetna prawda? Bo wydaje mi się, że dalszy zapis w zupełności nas zabezpiecza, aby wylatujące, przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z tych nie. Czyli proponuję Państwu nie określać tej granicy, tak? Jeżeli nie jest określona w przepisach. To znaczy, jeżeli ona jest w przepisach, to my się musimy tego trzymać. Dobrze, sprawdźmy. No to ja tyle mam uwagę do regulaminu poza ostatnią. A w zasadzie jest to pytanie i pewnie bardziej do pani mecenas skierowane. Bo proszę mi powiedzieć, w momencie kiedy my przyjmiemy ten projekt w takiej formie, w jakim go przyjmiemy, to jeszcze nie jesteśmy w stanie podjąć uchwały, bo najpierw ten projekt musi zaopiniować Państwowy Inspektor Sanitarny. To jest tylko do dyskusji. Czyli w tej chwili dyskutujemy projekt, ustalamy jego treść, wysyłamy do zaopiniowania i dopiero na podstawie tej opinii podejmujemy uchwałę. No to o to się muszę się upewnić. Bo rozumiem, że omawiamy kolejny, po kolei działamy uchwałę. Czyli teraz do tego.